Hej, siemano, ziomeczki, witam was w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym materiale dosyć prosty materiał, a mianowicie jak pobrać Call of Duty Warzone, czyli najnowszy Battle Royale, który jest za darmo i możecie go pobrać na PlayStation 4, Xboxa i PC. Zapraszam. Więc tak, pierwsze co musicie zrobić to oczywiście wpisać w waszej przeglądarce Blizzard. Wchodzicie sobie tutaj i jak widzicie na pierwszy rzut oka już możecie zobaczyć, że Call of Duty Warzone, bezpłatny dostęp, już dostępny. Wow, bezpłatny dostęp, już dostępny, pięknie. Więc klikacie sobie graj za darmo, piękny niebieski komunikat. Jak możecie tutaj zobaczyć, wyłączę sobie tutaj, mam jakieś powiadomienie. Klikacie graj za darmo, tak jak wam powiedziałem, no i czekacie chwilkę, bo jak wiecie serwery teraz są dosyć mocno obciążone. Za darmo dla każdego, piękna informacja, klikacie ponownie graj za darmo. Tu widzicie, tak naprawdę zaczęło mi się pobierać, trochę wam to muszę zmniejszyć, byście tutaj mogli zauważyć. Mamy oczywiście instalację i mamy tutaj trwa aktualizacja agenta Blizzard. Tak, bo dokładnie będziecie musieli pobrać Battle.net, aby móc grać w tą grę. Więc musicie sobie tutaj poczekać i jak widzicie, wymagane jest 360 mega i możecie kliknąć ruchom Battle.net przy starcie systemu. Klikacie sobie kontynuuj i tak właśnie pobierze wam się Blizzard Battle.net. No i okej, zainstalowało się, więc teraz musicie sobie wpisać maila. Oczywiście maila musicie sobie utworzyć sami, a nie pisać mi jakie jest hasło. Tak jak miałem już w jednym przypadku. Okej, kliknąłem sobie zaloguj się. Jak widzicie macie kontrolę bezpieczeństwa, więc musicie wejść na wasz Gmail i tak naprawdę wkleić kod, który wam przyszedł właśnie w wiadomości. Okej, po przekopywaniu kodu, jak widzicie, logujemy się tutaj, no i mamy instalację Call of Duty MW. Jak możecie zobaczyć, potrzeba aż 88 giga, by zainstalować tutaj giereczkę. Jak widzicie, ja mam trochę za mało, więc musimy sobie zmienić dysk. Okej, wszystko wygląda w porządku, więc klikam rozpocznij instalację, czyli pobierania 88 giga danych, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda. No jak widzicie, co prawda trochę mniej do pobrania, bo 85 z tego co widzę, no i... Tak naprawdę wszystko zależy od prędkości waszego internetu, jak długo wam się to będzie pobierało. Ale możemy sobie przejść do kolejnego etapu, czyli co, jeżeli wam się już pobierze. No jak widzicie, gierka się już pobrała i tak naprawdę jedyne co musicie zrobić to odpalić Call of Duty Modern Warfare i tak naprawdę chwilę poczekać na to, by ta gra się odpaliła. No i okej, jak widzicie, ja posiadam również pełną wersję gry, więc mam inne tryby, ale tak naprawdę najważniejszym jest Warzone, czyli tryb Battle Royale, który chcecie sobie właśnie pograć. Pamiętajcie, że można obecnie grać tylko w trójki. No i to tak naprawdę tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej poradników z Call of Duty, Modern Warfare czy tam Warzone, no to zostawcie łapkę i suba. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!